Cześć siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś zaprezentuję wam legendy Francji, które mają szansę na pojawienie się w FIFA 17. Wiem, że tydzień temu nie było filmiku związanego właśnie z legendami, za co przepraszam, jednak po prostu nie starczyło mi czasu. No to co, jedziemy. Na pewno zawodnikiem, którego bardzo chciałbym zobaczyć w FIFA jest Zinedine Zidane, jeden z najlepszych pomocników w historii Francji. Łącznie w swojej karierze klubowej zdobył prawie 100 bramek, a kibice z pewnością najbardziej zapamiętają tego zawodnika z występów w Juventusie oraz Realu Madryt. Jeśli chodzi o reprezentację Francji, to w 108 spotkaniach zdobył 31 goli. W 1998 roku został również zwycięzcą plebiscytu Złotej Piłki. Claude Makélélé był francuski piłkarz grający na pozycji defensywnego pomocnika. Gdy jeszcze był bardzo młody, wyemigrował wraz z rodzicami do Francji, dzięki czemu reprezentował barwy właśnie trójkolorowych. Najwięcej osób kojarzy go z występów w Chelsea oraz Realu. Co ciekawe, Francuz mierzy tylko 1,70 m, a mimo to nie przeszkadzało mu, wzrost nie przeszkadzał mu w dominacji w środku pola. Następnym zawodnikiem jest Eric Cantona. W karierze seniorskiej rozegrał 368 meczów i strzelił 131 bramek. W latach 1992-1997, no z przerwami, ale był zawodnikiem Manchester United. I myślę, że najwięcej osób pamięta jego występy właśnie z tamtego okresu. W latach 1987-1995 występował w reprezentacji Francji, w której rozegrał 45 meczów i strzelił 20 goli. Lilian Thuram, były francuski obrońca pochodzenia gwadelupskiego. Ostatnio grał w FC Barcelona. Karierę piłkarską musiał niestety zakończyć po wykryciu u niego choroby serca. Jeden z najlepszych obrońców w historii. Jako reprezentant kraju rozegrał 142 mecze, co stanowiło rekord. Ostatnim zawodnikiem jest Thierry Henry. W ataku właśnie Henry potrafił wykańczać akcje w sytuacjach 1 na 1 z bramkarzem. Ta umiejętność połączona z jego szybkością i dryblingiem pozwalała mu na wybieganie do podań kolegów tak, by uniknąć pozycji spalonej, albo na samotne dryblingi i późniejsze oddanie strzału. Henry był także wykonawcą karnych i wolnych dla Arsenalu. Francuz jest jednym z najbardziej znanych zawodników na świecie. 2 grudnia 2009 roku w meczu z Xerex zdobył bramkę, łącznie 355, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym francuskim piłkarzem w historii, wyprzedzając Michaela Platiniego, obecnego prezydenta UEFA, który w tamtym momencie miał 354 gole i oczywiście miał już zakończoną karierę. Mam nadzieję, że odcinek ten się wam podobał. Piszcie mi w komentarzach, kto jeszcze waszym zdaniem powinien znaleźć się jako legenda Francji w FIFA 17. Jeśli materiał ci się podobał, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba. To nic nie kosztuje, a daje pozytywnego kopniaka motywującego do dalszej pracy. Ja już lecę, trzymajcie się, na razie i piona.